Przyszedłem do Paco. Paco? Nie ma tu żadnego Paco, koleś. Spadaj. I Madison, wychodząca Madison. Widzieliście? Jesteś tego całkowicie pewien? Może jest jednak jest górę. Paco. Tam, schodami na górę. Dobra. No to lecimy. O, widzę, że Paco już się oswobodził. Ty. Przestraszyłeś mnie. Nie słyszałem, jak wchodzisz. Jakaś szalona dziwka była tu dzisiaj po południu i wypytywała mnie o mieszkanie na Marble Street. Nie wiem, co ty tam wyrabiasz i nie chcę wiedzieć. Pętla się zaciśnia. Ale co by to nie było, zaczyna przyciągać uwagę. Pętla się zacieśnia, kochaniutki. Słuchaj, stary. Wiem, że wyrwałeś mnie z więzienia i w ogóle. Ale ta pojebana suka prawie mnie zabiła. Zrobiłem, o co prosiłeś. Chyba spłaciłem swój dług. Ej, czekaj, co robisz? Nie podpierdalaj, stary. Nie, nie, czekaj. Szybko! Mogę ci jeszcze w czymś pomóc. Nie, nie zabijaj mnie. Co? Nie ma czasu do stracenia. Muszę znaleźć Paco. No na pewno teraz nie ucieknie. Nie ma stamtąd wyjścia przecież. Czyżby zabójca z origami tutaj był? Kulka w łeb. O kur... I proszę bardzo! Mamy naszego złoczyńcę. Teraz nie uciekniesz, frajerze. Kurde, Norman jednak mógłby trochę poćwiczyć. Widzę, że każda z postaci tutaj ma cholerne problemy. Okej. Spokojnie. Wow! Przecięcie taką kataną nie chyba nie jest zbyt fajne. Kurna. Pięknie. I co teraz? Wstawaj, wstawaj! I co, uciekł? Fuck! A mieliśmy go... A już go mieliśmy. Może jednak uda nam się go jeszcze znaleźć. Uciekł w piguły. Fuck! I pytanie, kto to był? Skończę w wariatkowie, jeśli dalej będę tak działał. Bren niemal skręcił mi kark. No to nic, nie zostaje nam nic innego, jak tylko szukać tutaj dowodów. Wygląda na to, że przez większość czasu dostaję po dupie. Dokładnie. Zabójca tu czegoś szukał. To jest to, dostajesz Paco po dupie. Znał zabójcę, dlatego zginął. Jakaś ścinka. Podejrzany nie żyje. Ktoś chciał mnie właśnie zabić. Chyba jestem na dobrym tropie, co? No rzeczywiście. Mógł mnie zabić. Czemu tego nie zrobił? Było za ciemno. Wszystko działo się tak szybko. Nie widziałem jego twarzy. No i miał nawet zakrytą. Ochroniarz. Na pewno widział, kto to zrobił. A, to do ochroniarza zabójcą pójdziemy... mógł zostawić jakieś ślady w biurze. Do ochroniarza pójdziemy, jak będziemy wychodzić. Okej, okulary. Załóżmy okulary i mam nadzieję, że uda nam się coś znaleźć, jakieś dowody. Teraz będzie trochę łatwiej. R1. Proszę, proszę, ile dowodów. Broń samopowtarzalna, kaliber 45. No to może byś ją wziął. Wziąłeś ją, czy jej nie wziąłeś? Paco Mendes nie był świętoszkiem. Jego akta są jak książka telefoniczna. No to akurat Paco mnie nie interesuje, bo to jakieś mniejsze przestępstwa. To chyba moja broń. Kaliber 45. To też kaliber 45? Zaraz, zaraz. Są dwie bronie? Dziwne. Na pewno nie. Paco Mendes. Aha, czyli odciski Paco Mendesa. Cóż my tu jeszcze mamy? Feromony orchidei. To cholerny zabójca z origami. No i było tak blisko, a my go puściliśmy. Fuck! Madison Paige. Czego tu szukała dziennikarka? No proszę. Madison Paige, reporter. Pani dziennikareczka. W akwarium nie ma nic. O! Broń. I to chyba moja broń w tym momencie. Lampa? Też Madison Paige pewnie, bo tylko ona to do tego dotykała. Dokładnie. Madison Paige, czyli mamy kolejny trop. Sprawdźmy. Znowu Madison Paige. Może być świadkiem. Ewidentnie trzeba będzie ją na pewno przesłuchać. Nie ma co do tego najmniejszych wątpliwości i chyba... to będzie... Jeszcze coś się pojawiło? A jest. Kula między oczy. Śmierć nastąpiła natychmiast. Dobra. I chyba wszystko. Także ściągamy okularki i pójdziemy się zapytać jeszcze tego ochroniarza, czy czegoś nie widział. Dostaję drgawek i zimnych potów. Muszę szybko wracać do hotelu. Muszę iść. Nie ma co się zastanawiać. Okej. Czy coś ciekawego nam będzie w stanie powiedzieć? Czy Paco znał faceta, który go odwiedzał? Sorry, nie mówię po psiemu. O ty frajerze. Czytaj z ruchu ust, złamasie, bo nie mam czasu ci tłumaczyć. Czy Paco zna gościa? Tak? Czy nie? John. Mówił, że nazywa się John. Kumpel Paco. Zawsze szedł prosto na górę. Dziękuję. Kuźwa, to ślepa uliczka. Nigdzie mnie to nie zaprowadzi. Dobra, spadamy stąd. Muszę iść. Nie ma co się zastanawiać. Dostaję drgawek i zimnych potów. Muszę szybko wracać do hotelu. No okej, czyli prosto do wyjścia. Nic więcej już tutaj nie zdziałamy. Niestety, zabójca z origami był praktycznie na wyciągnięcie ręki, a nawet i bliżej, ale niestety się nie udało.